smakkujaw.pl, piwo grzane po kujawsku. Przyrządzę dzisiaj fantastycznego grzańca kujawskiego. Dlatego kujawskiego, ponieważ głównym składnikiem naszego doskonałego grzańca będzie piwo kujawiak, a także 7 łyżeczek miodu, sok z połówki cytryny. Przyprawimy naszego grzańca 5 goździkami, szczyptą cynamonu i gałką muszkatałową. Zetrzemy 1/3 takiej gałeczki. I na tym zasadzie moglibyśmy już zakończyć wymieniać nasze składniki, ale ponieważ my dzisiaj z panem kamerzystą mieliśmy taki mały wypad kulinarny w plenerze, przemarzliśmy i wzmocnimy naszego grzańca kieliszeczkiem cytrynówki własnoręcznie przyrządzonej. Jest to cytrynówka na spirytusie. Odpaliłam gaz, wlewam piwo kujawiak. Wrzucam goździki, 5 sztuk, szczyptę cynamonu i zetrę teraz odrobinę gałki muszkatołowej. Tyle będzie już. Sam raz wszystko przemieszam. Dolewam sok z cytryny. Znowu delikatnie zamieszam. Dodaję odmierzoną porcję miodu. Mieszam. Nasz grzaniec już cudownie pachnie. Jeszcze pozostał nam do wlania kieliszeczek cytrynóweczki. O! I gotuję do momentu wrzenia. I wtedy wyłączę gaz. Piwa i wszelkiego alkoholu nie gotujemy, ponieważ traci on wówczas swoją moc, a przecież nie o to nam chodzi. Przyprawy już cudownie pachną, i goździki, i cynamon, i przewija się nuta gałki muszkatołowej. Jeszcze chwileczkę podgotujemy i nasz grzaniec za moment będzie już gotowy. O, widzicie, że piwo już zaczyna wrzeć, tworzy się taka piana, a zatem wyłączam gaz i zaraz przeleję przez sito i napełnię kufeleczki pysznym grzańcem. Kufelki już napełnione aromatycznym, cudownym grzańcem. A zatem, panie kamerzysto, naważyliśmy piwa, to musimy teraz wypić na zdrowie. Grzaniec jest po prostu rewelacyjny, doskonały, przepięknie pachnie. Ja naprawdę bardzo go polecam ze względu na jego walory zdrowotne, między innymi także, ponieważ on doskonale rozgrzewa, no a poza tym też ma niezapomniane walory smakowe, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.